nadawanie pierwszego w Ostrowie i tak jak pan Szymon stwierdził, w Wielkopolsce młodzieżowego radia Głos Czwórki. Głos Czwórki to głos młodych, ale skierowany nie tylko do ich rówieśników, ale do osób najmłodszych, najstarszych, miłośników muzyki, kultury i sportu. Początkowo miał być to tylko radiowęzeł. Muzyka miała umilać przerwy i łagodzić szkolne obyczaje. Ale nasi młodzi redaktorzy odebrali profesjonalną edukację na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I tam, dzięki tym właśnie warsztatom, powstało to dzieło, o którym powie jeszcze króciutko pan Szymon Matyśkiewicz, koordynator projektu. Trzeba zobaczyć to serce, ale zanim państwo wyjdziecie, pani redaktor naczelna Magda, tutaj i Kamil, czyli nasz szef do spraw technicznych, za chwileczkę państwa wpuszczą w to wyjątkowe miejsce i proszę spojrzeć, jakie elementy udało się naszym rodzicom, nauczycielom, całej społeczności dołożyć, aby to pomieszczenie nie tylko było efektywne, ale również i efektowne. Tu właśnie w centrum naszego studia będą odbywały się główne wywiady, ale oczywiście również nasi dziennikarze ruszają w plener. Byli już między innymi przeprowadzać wywiady dotyczące pomocy Ukrainie. Są one już dostępne na portalu YouTube. Przypisani są poszczególni uczniowie do konkretnych działań, dlatego że między lekcjami jest to muzyka relaksacyjna, a w czasie przerw cała playlista, którą wybierają uczniowie, na którą jest głosowanie. I tak naprawdę największym zaskoczeniem pewnie będzie za chwileczkę dla państwa, bo mamy nawet własny swój dżingiel znanego ostrowskiego artysty i nie odbiega ani krzty od dżinglów takich znanych m.in. jak czy RMF FM, czy Radio SK. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie słuchaczki i słuchaczy. Dziś 8 marca, Dzień Kobiet, a więc wszystkim słuchaczkom Radia Głos Czwórki składamy najserdeczniejsze życzenia. A ze mną w studiu jest kobieta absolutnie wyjątkowa. Redaktor naczelna tej rozgłośni, Magda. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Oprócz Głosu Czwórki, jakiego radia lubisz słuchać najbardziej? Co jest twoim wzorem? Myślę, że Radio SK. Lubię słuchać ten piosenek, szczególnie w aucie. Mhm. Czy Radio Głos Czwórki miałoby podobny profil działalności jak SK? Czy myślisz jednak o tym, żeby było bardziej różnorodne i skierowane do większej grupy odbiorców? Myślę, że nie chcemy tak naśladować totalnie tego radia, ale chcemy coś dać od siebie. Prowadzimy wywiady, już przeprowadziliśmy wywiad z panią Anną Marią Wesołowską oraz osobami, które licznie pomagają w kinie komedia Ukraińcom. Magda, a mogłabyś powiedzieć coś o swoim zespole? Z kim pracujesz na co dzień? Pracuję z wspaniałymi ludźmi, każdy daje coś od siebie. Jest nas około 15. Każdy daje swoją cegiełkę do tego, żeby to wyszło znakomicie. Współpraca z Radą Osiedla tutaj przy Szkole Podstawowej nr 4 i to jest kącik aktywnego seniora, gdzie będą specjalne audycje prowadzone przez seniorów. Oczywiście my pomożemy przy tej technicznej obróbce, ale również co w trawie piszczy, to pomysł pani dyrektor, gdzie tu będziemy zapraszali najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Czyli kącik aktywnego.
Dokładnie. Na przedszkolaki mają mnóstwo pomysłów, już się zapisują i będą opowiadać w radiu, co tam już. Z dziennikarzy będę związana przez wiele, wiele lat i to były jedne z najpiękniejszych chwil w moim życiu. I byłam dziennikarzem radiowym. Chcę wam powiedzieć, że miłość do radia nie zastąpi nic. Dobrze przyjaźnić. Bardzo dobrze. Dlatego, że radio jest medium szczególnym, jest medium magicznym, jest medium wyobraźni, jest medium kreacji. W telewizji zawsze możemy podeprzeć się obrazem, naszym gorszym, dynamicznym, plastycznym. Niezmiernie nam miło, dziękujemy za zaproszenie, że mogliśmy się tutaj pojawić jako reprezentanci Radia Meteor, poniekąd też najlepszego medialistycznego w Polsce jeszcze niedawno, to się pochwalę mimo wszystko. No, jesteśmy ciekawi, co tutaj młodzi, że tak powiem, adepci dziennikarstwa, młodzi pasjonaci będą chcieli nam pokazać. My też z ogromną chęcią podzielimy się też swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, jak to wygląda, choć nie ukrywamy, my też tak naprawdę dopiero raczkujemy w tym jakże uniwersalnym, tym jakże rozbudowanym zawodzie, jaki jest zawód dziennikarza. I też, przynajmniej moim zdaniem, zawód dziennikarza jest zawodem najbardziej rozwijającym człowieka.